Piotr powiedział do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił sługę swego, Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pogutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Chcę ci powiedzieć, że dzieci nie potrzebują wymyślnych teologicznych wywodów. One potrzebują prawd najbardziej podstawowych. Prawd, które zawierają się, tak jak w przemowie dzisiaj świętego Piotra, zawierają się w jednym słowie kerygmat, czyli głoszenie z mocą, nie z teorii, ale z własnego doświadczenia, głoszenie prawd fundamentalnych o tym, że Bóg ciebie kocha, drugie dziecko, że każdy z nas jest zdolny do popełnienia grzechu, ale Pan Jezus 2000 lat temu zdecydował się pomóc człowiekowi i dlatego poszedł na drzewo krzyża, żeby umrzeć za nasze grzechy. Ale nie martw się, On zmartwychwstał. On przekroczył śmierć, przekroczył piekło, rozerwał, wyszedł z grobu, odsunął potężny kamień. Po co? Po to, żebyś ty i ja, żebyśmy mogli przeżywać nasze życie w takim pokoju, radości i w Jego Duchu Świętym, którego teraz będziemy przyzywali. I dlatego pamiętaj, idziemy w niedzielę do kościoła, żeby spotkać takich ludzi, którzy także przeżywają wiarę w ten sposób. Kochane dziecko, proszę bardzo, krótki kerygmat, a jaki bardzo skuteczny. Puśćcie to waszym dzieciom, zobaczycie, jakie będą zadowolone.